Francuska firma Mirai. Mam nadzieję, że tak się wypowiada, ponieważ jest to zlepek trzech imion. Czyli Tara Jarmon, jej córka Camilla Jarmon i zaprzyjaźniona stylistka Edith Caban. Osoby, które mnie oglądały, znają już historię firmy Tara Jarmon, ale przypomnę tylko, że w 2016 Tara Jarmon sprzedała swoją firmę Tara Jarmon, a córka, która była na studiach w Ameryce, powróciła i zrobiła się Luka. Tak też więc córka poprosiła mamę, aby wsparła ją w swoim marzeniu, czyli założeniu firmy odzieżowej. Do przedsięwzięcia dołączyła zaprzyjaźniona stylistka Edith Caban i powstało właśnie to małe przedsięwzięcie, które wypuszcza króciutkie kolekcje, 30-80 sztuk. Tworzą, jak powiedziała Camille Jarmon, która jest właścicielką. Mówi, że jako młoda dziewczyna bardzo chętnie ubierała się w sieciówce Forever 21. Ale kiedy założyła tą sukienkę, na drugi dzień sukienka lądowała na dnie szafy. I tak właśnie kończy fast fashion. Zapragnęła, żeby moda troszeczkę dłużej z nami przebywała niż tylko jeden wieczór. I właśnie taka jest kolekcja młodej Camille plus jej dwóch koleżanek. Młodzieżowa, kolorowa, wygodna, a co najważniejsze, na czasie. Dlatego są krótkie kolekcje. Wypuszczają 7 mini kolekcji w ciągu roku. Jak same mówią, to są takie rzeczy, które same chciałyby nosić, więc trafiają do młodych osób. Firma Mirai, powiedzmy, że dobrze powiedziałam po francusku, działa tylko i wyłącznie tak zwanej w sieci. To znaczy, działają w Instagramie bardzo prężnie, mają ponad 100 tysięcy subskrybentów, również na Pinterest, a także na innych platformach cyfrowych. Cała reklama i prezentacja firmy odbywa się w internecie. Chociaż w tym roku otworzyli swój pierwszy butik w 6 dzielnicy Paryża i tam wreszcie stacjonarnie pokazują swoje krótkie kolekcje. Jeżeli jesteś młodą osobą i faktycznie chcesz nosić ciekawe rzeczy, nie z sieciówki, oczywiście troszeczkę, kwoty są troszeczkę wyższe niż sieciówkowe, to oczywiście zapraszam Cię na Instagram firmy Mirai, a także na wszystkie strony internetowe, gdzie wpisując nazwę można poczytać o tej firmie, a także znaleźć przeciekawą, ogromną ilość kolorowych, cudownych zdjęć. Każda kolekcja jest prezentowana w innych, odmiennych warunkach. Przeważnie jednak kręci się to gdzieś wszystko wokół Kalifornii, tych ciepłych klimatów, gdzie dziewczyny mogą cały rok chodzić z odkrytymi ciałami. I takie są też właśnie kolekcje. Kolorowe, wesołe, zadziorne, niewulgarne, bo to jest różnica, niewulgarne, ale trafiające do młodzieży, która po prostu chce się bawić kolorem, formą i dobrym samopoczuciem. Bo jeżeli jesteś ubrana w sukienkę, którą masz tylko ty, to na pewno każde przyjęcie czy każda impreza będzie udana. Ja dziękuję za oglądanie i odsyłam na strony internetowe firmy Mirai Paris Instagram.